Informacje przekazane przez bank z pewnością nie napawają optymizmem. Jego klienci powinni zapoznać się z niezwykle istotnym ostrzeżeniem, od którego może zależeć bezpieczeństwo ich finansów. Należy wystrzegać się pewnej wiadomości, która początkowo może nie wzbudzać większych podejrzeń. Polski bank ostrzega swoich klientów przed próbami oszustwa, które zostały ostatnio zaobserwowane. Przestępcy wciąż szukają sposobów na wykorzystanie naiwności. Tym razem starają się oszukać ludzi, podając się za bank. Wiadomość, którą wysyłają, może sprawić, że utracimy kontrolę nad swoimi kontami. Polski bank ostrzega swoich klientów przed oszustami, jednak sytuacja staje się o wiele bardziej przejmująca, kiedy przestroga dotyczy próby oszustwa. Tego typu ostrzeżenie zostało opublikowane na stronie internetowej banku PKO BP. Wynika z niego, że przestępcy znaleźli kolejny sposób na to, by zyskać dostęp do naszych finansów. Skutki mogą być opłakane. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez bank, oprócz utraty kontroli nad kontem, oszuści mogą zyskać dostęp do naszych telefonów i komputerów. Ponadto przestępcy mogą usunąć wszystkie nasze dane lub wykorzystać je do niecnych celów. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? PKO BP wyjaśnia, co zrobić w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości. Przestępcy rozsyłają fałszywe maile udające alerty o logowaniu do IPKO. Wiadomości zawierają informacje o logowaniu z nierozpoznanego urządzenia i link „Sprawdź aktywność”. Prosimy nie klikać w link, nie odpowiadać na wiadomość i natychmiast ją usunąć. Możemy przeczytać w komunikacie zamieszczonym przez PKO Bank Polski. Jednocześnie bank w swoim komunikacie przypomniał o zasadach bezpieczeństwa, które powinny nam towarzyszyć podczas korzystania z bankowości elektronicznej. PKO BP zaznacza, że powinniśmy zachować ograniczone zaufanie do wiadomości, które pochodzą z nieznanego źródła i zawierają prośbę o skorzystanie z linków. Nie należy w nie klikać. Bank poleca również unikanie korzystania z linków i wprowadzanie adresu strony bankowości ręcznie. W przypadku wykonywania przelewów, należy dokładnie zapoznawać się z treścią SMS-a z kodem autoryzacyjnym. Warto zwrócić uwagę, czy wiadomość zawiera poprawną kwotę przelewu, numer rachunku odbiorcy i rodzaj dyspozycji. Dwa. PKO BP w swoim komunikacie nadmienia, że w przypadku kliknięcia w link zawarty w fałszywej wiadomości powinniśmy ten fakt zgłosić na jego infolinii pod numerem telefonu 800 302 302. Od szybkiej reakcji może zależeć bezpieczeństwo naszych finansów. Poniżej można zobaczyć przykładową wiadomość wysyłaną przez przestępców. kop.pl, źródło, kop.pl.